Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 15 część z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Ten 15 powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy, brzmi: duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi. Tak uczy mnie Słowo Boże, że duchy ludzi zbawionych są uczynione doskonałymi. I niestety religia świadków Jehowy tego nie potwierdza. Jest to z powodu tego między nami przepaść nie do pokonania. Pierwsze miejsce, które chciałbym tutaj przeczytać, to jest Hebrajczyków 12 rozdział 23 wiersz. Będę korzystał z tego przekładu, czyli jest to zrewidowana Biblia Gdańska. Moim zdaniem najlepszy obecnie przekład Nowego Testamentu w języku polskim. I jeżeli chciałbyś taki Nowy Testament, to kilka egzemplarzy bezpłatnych jeszcze posiadam. Jeśli napiszesz do mnie, to chętnie się tym podzielę. I Hebrajczyków, rozdział 12, 23 wiersz brzmi następująco. Do uroczystego zgromadzenia i do zboru pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych, którzy doszli do doskonałości. Jest to fragment wypowiedzi, która się zaczyna wcześniej i ona dotyczy ludzi właśnie wierzących. Jest powiedziane, że wierzący w Pana Jezusa doszli do uroczystego zgromadzenia i do zboru pierworodnych, którzy są spisani w niebie. Jest wyraźnie powiedziane, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jesteśmy spisani jako ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I druga rzecz. Bóg jest sędzią wszystkich. Jak wiemy, Bóg przekazał cały sąd. Ojciec przekazał cały sąd Synowi. A więc jest to dowód na to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem. Bo Bóg jest sędzią wszystkich. I do duchów sprawiedliwych, którzy doszli do doskonałości. I widzimy tutaj, że duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi. Jest to jednoznaczna nauka Słowa Bożego, że duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi. Kolejne miejsce, które chciałbym tutaj przytoczyć, jest z Łukasza, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, werset 20. Tutaj Pan Jezus mówi do 72, którzy wrócili z radością, byli w służbie Pana Jezusa. Jest powiedziane tak. A wrócili się oni 70 z radością, mówiąc: Panie, i diabły się nam poddają w imieniu Twoim. Wtedy im rzekł: Widziałem szatana jak błyskawicę z nieba spadającego. Oto daję wam moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. Ale nie z tego się radujcie, iż się wam duchy poddają, ale radujcie się raczej, że imiona wasze zapisane są w niebiesiech. Onejże godziny rozradował się Jezus w duchu i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. I tutaj mamy jednoznaczne świadectwo, że nie mamy się z tego radować, że się nam duchy poddają, ale mamy się radować raczej z tego, że imiona nasze są zapisane w niebie. Tak jak Hebrajczyków mówi, że nasze duchy jako ludzi zbawionych doszły
są uczynione doskonałymi. I tutaj jest, że są one zapisane w niebie. Nasza ojczyzna w niebie jest. Nasza ojczyzna jest w niebie, o czym właśnie czytamy w liście Pawła do Filipian, trzeci rozdział. Filipian, trzeci rozdział, od 18 do 21 wiersza. I tutaj Paweł pisze takie słowa. Albowiem wielu postępuje, o których wam często mówiłem, a teraz z płaczem mówię, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie, których Bogiem brzuch, a chwałą hańba ich, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza bowiem ojczyzna w niebiosach, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Czyli widzimy, że Pan Jezus Chrystus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, bo jest Bogiem Wszechmogącym. I jest tu wyraźnie powiedziane, że to według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wszędzie. I też jest powiedziane, że Pan Jezus przemieni ciała wierzących w Niego chrześcijan i On te ciała uczyni podobnymi do swojego uwielbionego ciała, jakie otrzymał po zmartwychwstaniu. Widzimy też, że oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie po nas z nieba, bo tak mówi 20 werset. I Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dzisiaj. Nie ma żadnych barier, żeby również dzisiaj był jeszcze z nami i wziął nas do nieba, na powietrze, a potem do nieba. Nasza ojczyzna w niebiosach. Wyraźnie jest to powiedziane, że nasza ojczyzna jest w niebie. Chrześcijanie są ludem niebiańskim. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest obywatelem nieba i stracił obywatelstwo ziemskie, bo nie można mieć dwóch obywatelstw. Można być albo obywatelem nieba, albo obywatelem nie nieba. Obywatele nie nieba idą do piekła. I kolejną myśl, którą tu widzimy, jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich, idą do piekła, bo ich Bogiem jest brzuch. Są to bałwochwalcy. Łatwo ich poznać, bo przybierają pozór pobożności, udają chrześcijan, a tak naprawdę nie chcą iść do nieba. Zajmują się ziemskimi sprawami, zajmują się tym, co się tu dzieje, zajmują się polityką tego świata, są zaangażowani w różne ruchy społeczne, a nie zajmują się ewangelizacją, tylko i wyłącznie zajmują się porządkowaniem ziemi. Świadkowie Jehowy tacy są, że oni wiążą nadzieję z ziemią i to jest ich główny błąd. Chcą, wiecznie będziesz żył w raju na ziemi. Kiedyś taka była książka i to streszczało ich nauczanie w pewnym sensie. To jest ich główna herezja. Bycie tutaj na ziemi. I to są kompletne, po prostu kompletnie źle ustawiony cel. I widzimy, że tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Paweł mówi o takich ludziach z płaczem, dlatego że ci ludzie idą do piekła. I faktycznie jest to powód do tego, żeby się z ich powodu smucić. Zatem ten powód, który tutaj widzimy, widzimy jednoznacznie, że duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne, nie można go stracić, bo jest się częścią nieba, obywatelem nieba i nie można przestać być obywatelem nieba. Jeśli już się jest obywatelem nieba, to jest się zbawionym raz na zawsze, jest się częścią nieba i nikt nie może odwrócić już tego procesu. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Kolejne świadectwo Pisma. Pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział,
od 21 wiersza. Albowiem na to powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego, który grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach Jego, który gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył wzajemnie, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał temu, który sprawiedliwie sądzi, który grzechy nasze sam zaniósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce którego wyście uleczeni, albowiem byliście jak owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i wodza dusz waszych. Jednoznacznie widzimy, że to zbawienie opiera się na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest z nas, to nie jest chrześcijan. Kolejne miejsce, 1 Piotra 1, 18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego postępowania waszego, przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych z powodu was, którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Jednoznacznie widać, że zbawienie nie opiera się na chrześcijanach, dlatego oni są doskonali, bo doskonały jest Zbawiciel i doskonały jest Bóg. To wystarczy, żeby całkowicie raz na zawsze doskonałymi uczynić duszę wierzących. I kolejna rzecz. To jest 1 Piotra, 1 rozdział, 5 wiersz. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Jednoznacznie widzimy, że to nie jest moc chrześcijanina, która go trzyma przy zbawieniu, to jest moc Boża, a moc Boża jest nieskończona i wystarczająca do tego, żeby każdego przytrzymać przy życiu wiecznym, przy zbawieniu. To jest nieutracalne zbawienie, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, tak uczy Słowo Boże i to wynika z tego, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Ono jest oparte na dziecięctwie Bożym. Człowiek zbawiony staje się częścią domu Bożego, jest domownikiem Boga. Kolejny dowód to jest drugi Piotra, czyli drugi list apostoła Piotra, 1 rozdział, 4 wiersz. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, przez które nam darował największe i drogie obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia pożądliwości, które jest na świecie. I tutaj to świadectwo tego fragmentu mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, że Bóg darował, czyli niezależnie od uczynków, z łaski, skoro darował, największe i drogie obietnice. Obietnica ma to do siebie, że ona przez Boga musi być zrealizowana. Bóg nie obiecał, że będzie spełniał sobie zachcianki różne ludzi. Może, ale nie musi odpowiedzieć na każdą z tego typu próśb. Ale zobowiązał się zrealizować swoje obietnice i obietnice Boże są nienaruszalne i te obietnice są dlatego tu nazwane największe i drogie obietnice. Jedną z tych obietnic jest to, że jeśli przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest Boża obietnica i Boża gwarancja. Kto ma Syna, ma życie. I druga rzecz, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Uczestnikiem boskiej natury staje się chrześcijanin. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Życie wieczne to jest właśnie element boskiej natury. Jeśli mamy do czynienia z życiem wiecznym, to nie jest życie, które jedynie się nigdy nie kończy. Ono nie kończy się, ale też się nigdy nie zaczęło, bo to jest życie z Boga. I to życie z Boga staje się udziałem chrześcijanina, czyli wierzącego człowieka w Pana Jezusa Chrystusa. Taki człowiek staje się uczestnikiem boskiej natury. To jest życie w obfitości. I w powiązaniu z tym może warto, żebyśmy przeczytali Ewangelię Jana,
Pierwszy rozdział, 12 wiersz. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 wiersz. Lecz tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Dziecko Boże ma naturę Boga. I to, jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, ktoś, kto przyjął Jezusa, ma naturę Bożą. Stał się dzieckiem Bożym i ma tę samą boską naturę. Jest po prostu już taki jak Bóg w wielu aspektach. I został stworzony na podobieństwo Boże w nowym stworzeniu i to ten obraz nigdy nie zostanie zatarty. I dlatego możemy widzieć, że Słowo Boże jednoznacznie świadczy, że duchy ludzi sprawiedliwych są uczynione doskonałymi. I to jest powód, dla którego ja nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ świadkowie Jehowy tej prawdy nie podtrzymują. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do zadawania ich albo pod filmikiem, albo proszę wysłać SMS-a 791-214-963. Można też pisać czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63500 Ostrzeszów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Z Bogiem.